Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w imieniu swoim własnym, członków Społeczeństwa Przedsiębiorczej, a także dyrekcji pracowników Miejskiego Domu Kultury w Pajęcznie na koncercie plenerowym Pajęczańskiej Orkiestry Węgla. Państwo na pewno naszą orkiestrę znają, mam nadzieję, że lubią, ale to była troszeczkę innej strony, ponieważ zwykle uświetniamy wszystkie uroczystości państwowe, to też kościelne, a dzisiaj chcieliśmy się Państwu pokazać z troszeczkę innej strony, ponieważ nie tylko marsze i nie tylko utwory muzyki kościelnej. Mamy również swoje repertuarze. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować to, nad czym tak często pracujemy w każdą sobotę w Miejskim Domu Kultury Pajęcznie. Zapraszamy do wysłuchania naszego koncertu. Ja bym chciał powiedzieć kilka słów o tym, co dzisiaj będziemy dla Państwa grać. Zaczniemy od dość popularnego, znanego utworu większości z Państwa. Zapewne z filmu Most na rzece Kwaj, jest to marsz pułkownika kolonela Bobeja, ale okazuje się, że on jest utworem dużo, dużo wcześniej skomponowany, bo już na początku XX wieku. Zapraszam do wysłuchania. Thank you.
Szanowni Państwo, pogoda nam dzisiaj dopisuje. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie, a może będzie jeszcze piękniej. I jakież to były dni? To były piękne dni. Na pewno większość Państwa to już doskonale zna. Nawet uważamy go za swój własny i trochę tak jest, że on tak jest, ale musimy się z nim troszeczkę podzielić też z Rosjanami, ponieważ jego autorstwo może do końca nie jest znane. Ale mimo wszystko twierdzi się, że jest to utwór rosyjski. Nasze polskie słowa też są Państwo i zapewne znają, więc jeżeli Państwo znacie, zachęcamy do wspólnego śpiewania razem z nami. Pojawiły się w orkiestrze pewne pytania, o Boże, czy my mamy nuty tego utworu, ale zapewne Państwo działają i zagrają. Kolejny utwór, jaki Państwo usłyszycie dzisiaj w naszym wykonaniu, jest to czarnasz węgierski utwór, więc przeniesienie się troszeczkę myślami chociaż i na Węgry, w rejon, takie piękne rejony, góry Tokaj, starego miasta Tokaj, no, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale robią przepyszne wina dość słodkie, ale znane na całym świecie właśnie z tego regionu. A jeszcze jeden utwór za chwileczkę, to już będzie utwór meksykański. Meksykańska pieśń, czy będzie tak bardzo w Meksyku, czy troszeczkę jednak w naszym stylu. Bardzo Niemcy się w tym utworze kochają. Myślę, że Państwo się też w tym utworze kochają. Będzie to La Golondrina, czyli Jaskółka. Thank you.
troszkę się rozmawialiśmy po tym, co pali na chwileczkę, ale udało się wrócić do właściwego tempa. Było po węgiersku, czyli mocno, energicznie, a teraz coś troszeczkę spokojniejszego. Ale ja jeszcze zanim muzycy mnie oczekują na tym, pozwolę sobie powiedzieć w kilka słów, to może widzieliście Państwo, że mieliśmy solistę w tym utworze. Tomek Kilka grał na pomocy, bo to są wielkie brawa. Obok niego Adam Piątek również na tenorze. No i Konrad Synowiec na trąbce. Dodam tylko, że wszyscy części panowie już dorośli są moimi wychowankami w tej orkiestrze. Przyszli jako mali chłopcy uczyć się. A teraz proszę, są znakomitymi muzykami. Wspaniałymi się mężczyznami, na pewno nie jednego, czy nawet nie miała z nimi być dobrze. Oczywiście by tych wychowanków więcej na pewno w orkiestrze tutaj jest, ale gdyby Państwo chcieli, żeby te Wasze dzieci, wnuki grały w naszej orkiestrze, to ja oczywiście serdecznie zapraszam. Każdą sobotę prowadzimy nieodpłatne zajęcia nauki na instrumentach. Mamy również do dyspozycji wiele instrumentów. Gdyby ktoś miał życzenie, zapraszamy również rzeczywiście osoby dorosłe, które są miłośnikami muzyki, chciałyby się czegoś nauczyć. Proszę mi wierzyć, że można zupełnie nie znając kompletnie, nawet nie potrafiąc trzymać instrumentu, można się wszystkiego nauczyć. Oczywiście pod moim okiem, także zapraszam. A teraz oczywiście wspomniana jaskółka. Thank you.
Za chwilę usłyszycie Państwo w wykonaniu naszej orkiestry dwa dość popularne utwory amerykańskie, oczywiście utwory muzyki rozrywkowej. Obie dwa zostały skomponowane w latach 60. XX wieku, czyli mamy troszeczkę około 50 lat temu, a mimo wszystko są do dziś znane, wykorzystywane przez wiele kompozytorów i te fragmenty, najbardziej przewodnie skomponowane muzyce głównie do filmu. Będą to utwory Hayao Rynu. Tytułana Taxi. Wiemy wszyscy, że również film o tym samym tytule Tytułana Taxi powstał. Być może znajdziecie właśnie Państwo w tym utworze również jakieś takie wspomnienia do tego filmu. Thank you.
Szanowni Państwo, któż z Was nie pamięta, nie wspomina naszej wspaniałej piosenkarki polskiej Anny Jantar, która zginęła się w 1980 roku, a przede wszystkim jej nieśmiertelnych piosenek, bo tak można o nich chyba powiedzieć do dnia dzisiejszego i podejrzewam, że jeszcze przez kolejne 200 lat będziemy nucić jej piosenki. Jednym z tych piosenek właśnie wysłuchamy za chwilę w przygotowaniu orkiestry, ale nie tylko, ponieważ mamy taką ogromną niespodziankę, będzie piosenką z wokalem. Zobaczymy, że dzisiaj będzie naszego przyjaciela wokalistka, która nigdy nam nie odmawia, jeżeli chodzi o występy z naszą orkiestrą, Monika Dziewiątek. Nasza dziewczyna z Pajęczna, pani Czarka, która już z nami kilkakrotnie występowała również poza terenem Pajęczna i zawsze po prostu była przyjęta ogromnymi brawami, bo naprawdę śpiewa wspaniale. Zapraszam do wysłuchania utworu Najtrudniejszy pierwszy krok, wokal Monika Dziewiątek. Szanowni Państwo, nieszczęśliwie i brawo, naprawdę wspaniała dziewczyna, ma piękny głos, piękny śpiewa. Jeszcze raz jeszcze brawo, Monika Dziewiątek! Proszę Państwa, my tak sobie tutaj gramy. Mam nadzieję, że się podoba, ale zawsze ja tutaj stoję z przodu, że naprawdę nie znają.
pewnie muzyków też znacie, bo też ostatnio 3 maja nas nie poznali. Nawet nie było, pytali się skąd to orkiestra w ogóle jest, bo nasz pojęcie no takiej chyba nie ma. Ale ja właśnie jestem absolutnie pamiętańską orkiestra Dęta. Rzeczywiście od niedawna mamy drugi skąpy na dwóch krowiec, zbudowane są nasze historyczne. Myślę, że są takie bardzo reprezentacyjne i rzeczywiście będą nam dobrze i długo służyły. Ale wracając do tych moich muzyków, jak to w orkiestrze Dętej, mamy przeróżne, przeróżne instrumenty, przeróżne ludzi z przeróżnymi historiami. Niektórzy zaczynali na tych instrumentach, na których grają dzisiaj, niektórzy zaczynali na zupełnie innych instrumentach, nie się z tego, że akurat końcu słowa karierę muzyczną rozwiną akurat na tym instrumencie. Najmłodszą uczestniczką i członkiem naszej orkiestry w tej chwili Ewa Piątek. Poproszę, wejście brawa. Ewa, ile masz lat? 14. Ewa, mam 14 lat. A ile miałeś lat, kiedy zaczęłaś się uczyć? No tak, 11, 12 lat, czyli ta nauka to jeszcze trwała, już jakiś czas gra w orkiestrze. A grasz na jakim instrumencie? No właśnie, wielkie brawa dla Ewy. Ewa również jest moją uczennicą. Tak, poproszę, członkowie opisy też piją dla Ewy brawo. Oczywiście, że tak. Podczas wielkich historii naszej orkiestry były też osoby, które zaczynały dużo wcześniej. Ja się Państwu przyznam osobiście, że ja zaczynałam swoje orkiestry na tej swojej miejscowości, mając lat 6, więc to już było zdecydowanie bardzo, bardzo dawno temu. Mamy oczywiście ludzi młodych, mamy troszeczkę ludzi starszych i wiekiem starzem, bo wbrew pozorom najstarszy, który w naszej orkiestrze starzy, wcale nie jest najstarszym wiekiem, a jest to Adam Hałaszkiewicz, który gra na fuzonie, a na pokacie. Ile w orkiestrze? 30 parę lat w orkiestrze, proszę Państwa, jak jest 10 lat czasu. On gra dłużej w orkiestrze niż ja żyję. A zobaczcie, jak młodo pan wygląda. I chyba najstarszym członkiem orkiestry, wiekiem, niedługo, broń Boże, jest mój osobisty własny zastępca i kierownik naszej orkiestry, Stefan Synowiec. Tutaj muszę dodać, szanowni Państwo, że w orkiestrze grają, no cały bym powiedziała, że mała rodziny, ponieważ mi córka pana Stefana grała w orkiestrze, w tej chwili mieszka, więc nie gra, ale synko gra w orkiestrze, tak, oczywiście. Mamy kolejną rodzinę, pozostała Łaszkiewiczów, tata i syn Rafał i Adrian również grają. Mama niestety nie gra, ale widzę, że jest, nie pisuje, więc serdecznie jej machamy. Oczywiście, że członkami naszej orkiestry są nie tylko osoby starego młodu. Miasta Pajęczna, tutaj gminy Pajęczna, ale mam osoby, które również tak bardzo nas kochają, że nas troszkę dalej dojeżdżają. Mamy tutaj też akurat nasz dowódca, który jest w gminie, nam to przypomina problem, ale i dowódczanka z sekcji Dona dojeżdża do nas aż. No i wygląda się na najmłodszy członek orkiestry, który mają, dobrze pamiętam, 6, dobrze pamiętam? Jakub? Tak, nasz perkusista wspaniały, Kuba Hess. Miał 6 lat, proszę Państwa, kiedy zaczynał grać w naszej orkiestrze. To jest niesamowite. Czy już nawet grał w orkiestrze, więc pewnie wcześniej się jeszcze troszeczkę policzył. Mamy również kogo, my tu jeszcze mamy. Mamy naszych wspaniałych tenorzystów, którzy tak kociku, cicho sobie siedzą, niedocenieni troszeczkę. Adaś, Piątek i Tomek Śliczek, których przedstawiałam. Powiem Wam, nie jestem kobietą, stawiam na to, żeby w orkiestrze grały różne dziewczyny. To prawda, dzisiaj wszystkich nie ma, bo są kultury, troszkę coś się dzieje, ale wiedzę, że jest zawsze siedzą na dziewczyny. Mieliśmy nawet jedną taką historię kiedyś, że nasz jeden kolega został wzięty za dziewczynę, ponieważ to jako jeden rodzynek pierwszy życie stał i stał się o tej polskiej saksofonistką. Nie będę mówiła, kto to jest, ale muzycy wiedzą. Dlatego teraz na przykład już nie samą w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie oczywiście wspaniały kraj dzieciński saksofonistki, Aleczka Różycka. Proszę Państwa, Aleczka to jest nasza dziewczyna, ona już studiuje grę 4-5 lat poza pajęcznem, już nawet skończyła studia. I cały czas do nas wraca, kiedy tylko jest, kiedy tylko może. I jeszcze jej dwie siostry również grają w orkiestrze, również studiują poza pajęcznem, kiedy tylko mogą. 3 maja były wszystkie na występach. Także wielkie brawa za to, że wracają sentyment do naszej orkiestry i chcą, że wracają, jeszcze nas nie opuścimy. Obok niej Kasia Kmilczak. Kasia miała długą historię w orkiestrze, chociaż mieli niektórzy dłuższą, ponieważ Kasia zaczynała się na tym jak na trąbce, to czy pamiętam? Tak, ale jakoś jej wyszło. Troszeczkę raz opuściła, potem wróciła, niech będzie grać na klarnecie i gra. Kolejna osoba to jest Filmer Dudowicz.
wielkie brawa. Kilka gra na przepięknym instrumencie na saksofonie sopranowym. To taki dość niezwykły instrument. I powiem Państwu, że bardzo trudny, więc i tak podziwiam, kiedy też naprawdę chciały im się uczyć na takim trudnym instrumencie. No tak, kogo jeszcze nie przedstawiliśmy? Nie przedstawiliśmy najważniejszego prawie, że człowieka w naszej orkiestrze, czyli naszego trubisty. Piotrek, pokaż się nam, Piotrek Mubar. Szanowni Państwo, tutaj ktoś mi zwykły człowiek, on grał chyba na wszystkich instrumentach w tej orkiestrze już, aż w końcu stwierdził, że będzie grał na to, powiem Wam szczerze, robi to po prostu rewelacyjnie. Jest świetny, naprawdę nawet został niedawno pochwalony przez znakomitego muzyka wojskowego. Został zauważony, że gra bardzo dobrze. Mamy również przyjaciół. Tak jak mamy przyjaciół w Pojęcie, tak mamy przyjaciół również wśród innych osób. I mamy tu takich przyjaciół dzisiaj w naszych szeregach. To jest Arek i Janek, grający na tubie i na bosonach. Pokażcie, tu mam powtórzę, że wielkie brawa. Bo to są ludzie, którzy nigdy nie odmawiają. Proszę wystać, aby którzy zagrali. No pewnie nie ma problemu. Kiedyś ich długo nie zapraszałam na żadne granie, no bo to nie mamy, jak tam będziemy grali gdzieś tam, powinniśmy może pojechać. Także wielkie brawa z nami, że zawsze im się chce, nigdy nie odmawiałem, jeżeli chodzi o występy z naszą kalitańską orkiestrą. Wracając do naszego koncertu, kolejnym utworem, który usłyszymy, no to chyba nie ma tutaj osoby, która by go nie znała. Mówimy, że też jest nasz polski, taki biesiadny, ale nie do końca. To jest polsko-ukraiński utwór Hej Sokoły. Ale usłyszymy go dzisiaj takim duecie, bym powiedziała, i ten duet zrobił się podczas kręcenia, montowania filmu Ognie i Mieczem. Wszyscy pamiętacie Państwo Michała Czerwackiego i Izabelę Skorupko, pięknie historię na miłości z czasów dawnych. I usłyszymy właśnie w duecie Skąpą na dwa serca. Piosenka również znana, skomponowana przez Jacka Cygana, a wykonywana właśnie przez Mirka Szczepnika i Jutę Górniak. Była takim, taką wizytówką właśnie filmu Ognie i Mieczem. To jest troszeczkę muzyki filmowej, a jednocześnie naszej populacji. Zapraszam. Thank you.
Państwo powolutku zmieniali się do końca naszego koncertu, ale do którego przyczyny jeszcze Państwo dwa utwory. Pierwszy z nich na pewno doskonale Państwo znany, ponieważ jest to, jak powiem, nasze najmłodsze dziecko w repertuarze orkiestrowym, czyli jeden z najświeższych, najnowszych utworów, ale jednocześnie jest to utwór bardzo nowy, bo w Polsce zupełnie niedawno i nie wiedzieć czego, nie wiedzieć jak skarżyć serca wszystkich Polaków, chociaż 70% z nas wypiewa się między innymi muzyki disco polo, to jednak cieszy się ona niesamowitą popularnością. Wciąż, jak wciąż wczoraj, dziś i jutro i pewnie jeszcze długo się będzie cieszyła. A my właśnie za chwilę wykonamy taki utwór pod tytułem Ona tańczy z nami. Więc jeżeli ktoś ma ochotę śpiewać, ma ochotę tańczyć, zapraszamy serdecznie do studia, żeby odnaleźć naszą orkiestrę.
kolejnym punktem Państwa przyczycie jest powiązany na punkt ulubiony. Nie wiem, jak to się dzieje. Czasem tak jest, że ktoś ma coś swojego ulubionego, coś po prostu mu leży, coś mu pasuje. I chociaż być może nie jest to utwór bardzo znany, nie wiem, wszystkim Państwu znany, ponieważ utwór radiowy, z Radiem na Lodzie, często z ogromnych tych światowych cyrkach, o tym wszyscy słowy wyglądają, ale jakoś właśnie nasza artystka leży pod posadą, dlatego właśnie wykonanie go zupełnie absolutnie jak najbardziej z całego serca na zakończenie tego koncertu. Utwór pod tytułem Labonika.